Muszę Wam powiedzieć, że jestem mega zadowolony, że jako jedna z pierwszych osób mam możliwość testowania tego i innych nowych modeli wykrywaczy metali, które pojawiają się u nas w Polsce na rynku. Poszukiwania to nie tylko moja praca, ale poszukiwania to też moja pasja. Z racji tego odpalenie każdego nowego wykrywacza, zapoznanie się z jego funkcjami i możliwość sprawdzenia jego technicznych możliwości, to dla mnie taki miód na serce. No i właśnie dzisiejszy film będzie związany z tym, że po prostu ja będę testował nowy wykrywacz metali i będę Wam się chwalił znajdkami, które uda mi się wyciągnąć z ziemi przy pomocy NoctaScore 2. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na dzisiejszych poszukiwaniach, które będę prowadził z wykrywaczem metali NoctaScore 2. Jest to najnowszy produkt firmy Nocta. Jest to wykrywacz, który stworzony został z myślą o osobach, które zaczynają przygodę z poszukiwaniami, jak również dla osób, które by chciały zwiększyć swoje doświadczenie i możliwości podczas prowadzonych poszukiwań. Siemaneczko, kochani, ja dzisiaj też jestem na poszukiwaniach i będę podpatrywała pracę nowego wykrywacza. Wykrywacz ten po wyjęciu z kartona, złożeniu go, włączeniu jest praktycznie gotowy do prowadzenia poszukiwań. Ma wbudowane 3 programy fabryczne, które można użyć do poszukiwań w parku, na polu, jak również na plaży. Bardzo dużym atutem tego wykrywacza metali jest wprowadzona tutaj technologia wieloczęstotliwości. Ukryta ona jest pod symbolami M1, M2, M3, jak również wykrywacz został zaopatrzony w częstotliwość 15 kHz. Jest to częstotliwość, która pozwala opcjonalnie prowadzić wykrywacz w taki sposób, aby zachował on stabilność, głębokość i dużą czułość. Pod klawiszem funkcji kryje się jeszcze bardzo dużo ustawień tego wykrywacza. Jest tutaj możliwość automatycznego i ręcznego dostrojenia go do gruntu. Funkcja Recovery Speed pozwala na przyspieszenie wykrywacza, gdzie bardzo dobrze spisuje się ta funkcja w bardzo trudnych terenach. Posiada on funkcję podgłaszania i ściszania. Można podświetlić sobie lub zgasić ekran. Funkcja Bluetooth, funkcje zaawansowane w postaci własnych ustawień, jak również są różnego rodzaju wzorce dyskryminacji, które można sobie dostosować według własnych upodobań. Kawałek wykopanego żelaza. Tak jak wcześniej wspominałem, ten detektor ma kilka wzorców możliwości zastosowania dyskryminacji w tym wykrywaczu. Ja osobiście lubię słyszeć, co jest w ziemi i lubię, jak mi wykrywacz sygnalizuje. Zobaczcie, jak go mam ustawionego. Wycina mi żelazo, ale gdzieś tam mi identyfikuje, w zależności na jakiej głębokości będzie ten metal. Wycina, ewidentnie wycina, zobaczcie. Takim jęczącym dźwiękiem daje znać, że coś jest. Właśnie dla mnie to jest znak, że muszę się zainteresować tym terenem, że z jakichś powodów to żelazo znalazło się w ziemi, ale niekoniecznie muszę je kopać, bo ja na przykład każdy sygnał kopię, czy większość z nich. A Wy, jeżeli nie chcecie kopać na przykład żelazwa, to można zastosować w ten sposób tutaj tak dyskryminację, że ona będzie przebijała się dźwiękiem, ale informację Wam da, że coś tutaj było, że człowiek coś tutaj robił, kręcił się, rzucił, co może potem świadczyć o tym, że jak zrobicie kilka rundek wokół takiego miejsca, gdzie występuje żelazo, znajdziecie coś, co Was bardzo zainteresuje i da Wam dużą radość, że to wykopaliście. Także Po to są tutaj zastosowane kilka wzorców dyskryminacji, żeby z tego po prostu korzystać. Standardowo wykrywacz ten zaopatrzony został w większą cewkę o rozmiarach 12x9 cali, co pozwala z dużą skutecznością sięgać przedmioty głęboko zalegające. Co byś tu chciał? Jak krzyczysz, żeby podejść, no to podchodzę. Bo chciałam Cię pochwalić. A co to jest? Moneta, a zgadnij jaka? Nie wiem.
srebrna. A, teraz to widzę, bo wiesz, trzymałaś w ręcach. Srebrna moneta, także gratuluję, silver grosz. To jest coś, a nie tylko złom kopać. No to jest coś, ale to ja przechodziłem i miałem ja na to naś, a nie ty. A widzisz. Ale wiesz co, a weź, o, jak znalazłaś tą srebrną monetę, bo mi się nie udało, to weź przeciągnij. To weź pomachaj, jo. Pomachaj nad cewką, a my zobaczymy jakie ID ma srebrna moneta. Pewne 35 na tym ID. Ja jak głęboko sięga, zobaczcie, po wiecznych testach. Dziękuję ci, mój asystencie. A proszę bardzo. A przede wszystkim gratuluję tego... Dziękuję. ...tego sreberka, ale złachane, starte, co? Pokaż. A mi się wydaje, że jest piękne. Piękne, jo, jak tak. Poprzycierane. No to może ja przytarłam tą moją szczotką. Nie, no coś to było w obiegu. Ale no moneta to moneta, jeszcze srebrna. Także dawno nie było, to trzeba się cieszyć. Kolejny sygnał, już wykopany przeze mnie. Ma niską wartość 16-17 i zobaczcie, co to jest. Jest to folia aluminiowa. Jest to opakowanie od papierosu, które zawiera folię aluminiową. Także taką niską wartość daje wykrywacz na folię aluminiową. Pomału też zapoznaję się z ID wykrywacza. Już wiem, jaką wartość pokazuje mi na wyświetlaczu folia aluminiowa. 16-17. Tylko będę musiał to zweryfikować, czy będzie powtarzalność na kolejnych foliach, większych czy mniejszych. W międzyczasie podejrzymy Ewelinkę, co ona tam wykopała, znaczy wykopała, co namierzyła. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, nie mogę się odnaleźć z tym twoim propointerem. No to się propointer, to propointer. Nie, mój jest inny. Ten mi się wydaje być taki bardzo czuły. No takie zadanie jest propointera, żeby był bardzo czuły i... I skuteczny. I skuteczny. Ale jednak nie mój i nie mogę się z nim tutaj... Coś jest. Ale... No coś jest, to słyszymy wszyscy. Nie możesz tylko tego... O! O! Że tu niby? No gdzieś tu niby, no. Nie. Gdzieś tu niby. Gdzie ty ja jesteś? Aż przyklękłem, no weź... żeby zobaczyć. Patrz. A, widzisz. Patrz. Nosisz okulary, patrz. I masz lepszy wzrok. Patrz, 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 patrz. Kuleczka. Kuleczka, ale podejdziemy do wykrywacza, żeby sprawdzić kolejny sygnał, jak kuleczka daje, jakie ID. Ołowiana kuleczka. Gotowi? Gotowi. Zaczynamy od góry. Czekaj, namierzę. O, o. A weź mocniej uderzę. Znaczy 40 ID. To są sygnały już do kopania. Pewny dźwięk do tego wszystkiego. Także. Kuleczka. Tutaj taki przedmiot, albo aluminium, albo jakiś dur aluminium. Sygnał pewny, bo to było wszystko na wierzchu. A co mi ta łopata tu przeszkadza? Ale moi asystencie, poproszę cię, żebyśmy pokazali naszym widzom, jakie ID pokazuje taki duży oto przedmiot. Z aluminium albo dur aluminium. Czyli ID 60, nie? Ten model wykrywacza, czyli Nocta Score 2, posiada zakres ID w granicach od 0 do 60, gdzie tradycyjne wykrywacze mają od 0 powiedzmy do 100, czyli jest jakby ta wartość ID obniżona, stąd też, żeby skutecznie identyfikować cele i domyślać się, co jest, no potrzeba trochę treningu, trochę pracy, żeby jednak była powtarzalność danych sygnałów przedmiotów, które są w ziemi, żeby dały jakieś wyobrażenie. Natomiast powiem wam tak, chcecie być skutecznymi detektorystami? Kopcie każdy sygnał, bo nie ma nic gorszego jak lenistwo poszukiwacza.
wskaźnik naładowania baterii znajduje się tutaj. Została mi jeszcze jedna kreska, czyli ponad godzina pracy na tym detektorze. Natomiast dla Was ważna informacja, że wykrywacz ten pracując w technologii multiczęstotliwości, jego bateria wystarcza na w pełni naładowana na około 12 godzin pracy. Natomiast pracując na pojedynczej częstotliwości wydłużamy czas pracy wykrywacza do około 15 godzin. A tymczasem udało mi się wykopać kolejny guzik. Guzik mosiężny. Już Wam pokazuję ID, jakie ma. Muszę sobie tutaj jakoś poradzić, bo Ewelinka jest tam gdzieś dalej. Zobaczcie, taką wartość guzik pokazuje na wyświetlaczu i takim dźwiękiem go identyfikuje. Warto tutaj wspomnieć, że będąc na plażach nadmorskich, wybierając program do poszukiwań na plaży, mamy więcej funkcji i więcej możliwości niż w dwóch innych programach. Dlaczego tak jest zrobione? Dlatego, że nad wodą morską jest duże zasolenie i wykrywacze zazwyczaj pracują niestabilnie. W związku z tym producent uznał, że doda funkcje stabilności, które będziemy mogli modyfikować w zależności od warunków i sytuacji, w taki sposób, aby ten wykrywacz pracował jeszcze bardziej stabilniej niż w innych przypadkach. Także bardzo, bardzo fajna myśl technologiczna i mam nadzieję, że to się przyda na plażach nadmorskich. Ja jeszcze nie byłem na plaży, ale jak tylko pojadę, nagram dla Was filmik i podzielę się z Wami swoją opinią. I jest kolejny sygnał, a na wyświetlaczu pokazuje się wartość skacząca też 26, 27, 32. A tym razem jest to łuska mosiężna. No według mnie żelazo, a ty sprawdź. A jakie ID ci pokazuje wykrywacz? Weź przeciągnij na tym. U mnie różnie. Nad obiektem. Patrz. 0102, a teraz 90 skakuje, także... A, no to zrobimy taki test. Ja mam wykrywacz włączony na 15 kHz. Też. Posłuchajcie, bo to jest żelazo. Posłuchajcie w ogóle, jaki jest ton żelaza w tym wykrywaczu. Także to się potwierdza. U mnie 4,5. W miarę stabilny sygnał. Czyli co? Złom. Żelazo. Tak jest. A dźwięk żelaza jest taki. Pierwsze wyjście zaliczone. Pierwsze wrażenie już mam na temat tego wykrywacza. Przede wszystkim bardzo uniwersalny. No i tak jak powiedziałem na początku, dla każdego wykrywacz profesjonalny, ale osoba początkująca da sobie z pewnością radę. Nie będzie tutaj żadnych kłopotów. Ty mówiłaś o tym, że... Dźwięki. Bardzo fajne dźwięki. Tak, dźwięki polifoniczne, takie łagodne dla ucha. Łatwo rozróżnić z czasem, jak już się trochę chodzi, jakie mniej więcej są przedmioty w ziemi. Także mi pozostaje tylko dalej uczyć się i osłuchać się jeszcze bardziej z tym wykrywaczem metali. Jeżeli ktoś z Was chciałby zakupić ten wykrywacz metali, zapraszam Was do naszego sklepu. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Oczywiście, jeżeli byście mieli też dodatkowe pytania, śmiało do nas piszcie lub dzwońcie. To teraz może ja. No to my się wymieniamy, niech Ewelinka nabiera doświadczenie ze Score 2. Pamiętajcie, jest też jeszcze model Nocta Score 1, ale to jest jakby wykrywacz, który ma jeszcze mniej funkcji niż ten, który Wam tutaj prezentowaliście. Ale wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. Tak jak mówiłem, jakieś pytania, śmiało piszcie, dzwońcie. A my działamy dalej. A może słuchawkę byś chciał? A, no tak. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali,
cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.